W dzisiejszym wideoinformatorze witaj szkoło, nigdy więcej wojny i Quo Vadis, czyli dokąd idziesz. Pierwszy dzień roku szkolnego 2016-2017 za nami. Nie zabrakło galowych strojów, niepewnych min pierwszaków i powakacyjnych uścisków. W lubańskich szkołach przedstawiciele samorządu zachęcali społeczność szkolną do pozytywnego rozpoczęcia czasu nauki słowami Janusza Korczaka. Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał. Nie żeby go wszystko trochę obchodziło, ale żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało. Z tą myślą w Lubaniu 1 września wakacje pożegnało ponad 1800 uczniów, wśród których po raz pierwszy progi szkolne przekroczyło 63 dzieci. Swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubujemy. Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Okres wakacji lubański samorząd wykorzystał na prace remontowe i konserwatorskie w placówkach oświatowych. Remontowano toalety oraz klasy szkolne. Jednak największą inwestycją, która została zrealizowana na placówkach oświatowych w naszym mieście podczas wakacji, jest widziane przez Państwa boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, w piłkę siatkową oraz w koszykówkę. W ramach wspomnianej inwestycji wykonano również bieżnie do biegów krótkodystansowych, skocznie w dal oraz rzutnie kulą. Koszt całości inwestycji wyniósł około 500 tysięcy złotych i został pokryty z budżetu miasta. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że część wydanych środków zwróci nam Ministerstwo Sportu i Turystyki. W przyszłości przy Szkole Podstawowej nr 1 powstanie jeszcze jedno boisko sportowe, tym razem do piłki nożnej. 1 września to nie tylko początek szkoły, ale też pamiętna data mająca dla narodu polskiego duże znaczenie. Dlatego o godzinie 11 rozpoczęto lubańskie obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W trakcie uroczystości złożono kwiaty przy obelisku na placu 3 maja oraz odprawiono mszę świętą w intencji kombatantów i wszystkich poległych w II wojnie światowej. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Olszyna oraz salwa honorowa w wykonaniu funkcjonariuszy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Organizatorami obchodów byli burmistrz miasta Lubań Arkadiusz Słowiński oraz starosta lubański Walery Czarnecki. Uroczystości towarzyszył happening pod hasłem Nigdy więcej wojny. Uczestniczyli w nim przebrani pracownicy Muzeum Regionalnego w Lubaniu oraz Łużyckiego Centrum Rozwoju. Platerówki i funkcjonariusz służb chemicznych rozdawali przechodniom pocztówki przedstawiające zniszczony Lubań z napisem Nigdy więcej wojny. Akcja miała na celu przypomnienie społeczności lubańskiej, jak wielkie straty i niezmierzone cierpienie ludzkie niósł za sobą wczesny konflikt zbrojny. Quo Vadis, czyli dokąd idziesz? 3 września przy ratuszu można było poczuć klimat starożytnego Rzymu. Właśnie tego dnia w całej Polsce odbywało się narodowe czytanie, tym razem powieści Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Uspokój się, szalony potomku konsulów. Nie po to sprowadzamy barbarzyńców na sznurach za naszymi wozami, byśmy mieli zaślubiać ich córki. W lubańskiej odsłonie akcji zorganizowanej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubaniu uczestniczyły władze miasta, przedstawiciele różnych grup zawodowych i przyjaciele biblioteki. Wśród nich nie zabrakło Dolnośląskiej Grupy Literackiej NURT oraz działającej przy bibliotece Grupy Młodych Twórców Szuflada. Słuchanie fragmentów powieści polskiego noblisty to nie jedyne rzymskie atrakcje. W Lubaniu wydarzeniu towarzyszył quiz wiedzy o Quo Vadis. Można było też wziąć udział w zabawie literackiej lub w konkursie plastycznym. Uczestnicy imprezy podjęli się także trudu układania puzli Zbuduj Koloseum. Najlepsi w quizie i sztuce plastycznej otrzymali pamiątkowe upominki i dyplomy. Dawce wielkiej literatury towarzyszył słodki poczęstunek serwowany przez lubańskie rzymianki.